W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się akcentowi i zjawiskom, które zachodzą w obrębie grupy rytmicznej. Przyjrzymy się tym zjawiskom razem, bo to właśnie grupy rytmiczne będą nam wyznaczały akcenty po francusku. Wytłumaczymy to dokładniej w ostatniej części odcinka, bo w pierwszych dwóch częściach przyjrzymy się dla kontrastu akcentowi w języku polskim i angielskim. Każdy z tych języków ma swój unikalny sposób akcentowania sylab i takie porównanie pozwoli nam lepiej zrozumieć to zjawisko. Zacznijmy jak zawsze od samych podstaw. W fonologii podstawową jednostką jest nie litera, nie głoska, a sylaba, która to zbudowana jest z samej samogłoski albo samogłoski ze spółgłoskami. Możemy mówić o sylabach otwartych, zakończonych na samogłoskę, albo zamkniętych, zakończonych na spółgłoskę. Spójrzmy. Mama, me, bra. Komu, czemu, matkom. Mère, action. Oczywiście jest to bardzo duże uproszczenie, ale teraz musimy zapamiętać, że będziemy mówili o sylabach, a nie o literach czy głoskach, bo w fonologii słowa składają się właśnie z sylab. Na tym etapie nie interesuje nas ani budowa, ani typ sylaby, chociaż na sam koniec odcinka troszkę to rozszerzymy. Na razie trzeba nam wiedzieć, że mówimy sylabami i to będzie nasza jednostka analizy. Sylaba. Niektórzy francuscy językoznawcy dzielą języki na trzy typy. Langue accentuelle, angielski, niemiecki, polski, gdzie rytm zdania wyznaczany jest przez mocny rytm sylab akcentowanych, często na słowach leksykalnych, a głoski w sylabach nieakcentowanych są zniekształcane albo redukowane. Zaznaczmy, że język polski, w przeciwieństwie do angielskiego, nie ma redukcji samogłosek. Jeżeli ten wywód brzmi jak bełkot, to super, bo przez najbliższych 10 minut będziemy to zdanie rozbijali na składniki pierwsze. Drugi typ to tak zwany langue syllabique, francuski, hiszpański, włoski, gdzie każda sylaba trwa tyle samo i zamiast redukowania sylab mamy modulację liczby wypowiadanych sylab w jednostce czasu. Ponownie językowi francuskiemu przyjrzymy się w ostatniej części odcinka. Trzeci typ to tak zwane langue morique, na przykład japoński, czyli taki język, który ma tony, czyli cząstki mniejsze od sylaby. W tym filmiku interesowała nas będzie jedynie różnica między pierwszymi dwoma typami. Na początek przyjrzyjmy się pierwszemu typowi, czyli językowi polskiemu i angielskiemu, a na koniec przyjrzymy się drugiemu, czyli językowi francuskiemu. Camille, tak w dużym skrócie, powiedziałabyś nam, na czym polega akcentowanie w języku polskim? Akcentowanie polega na wyróżnieniu w wymowie akcentowanej sylaby. Najczęstszy akcent w języku polskim to akcent paroksytoniczny. Oznacza to, że akcent pada zazwyczaj na przedostatnią sylabę w danym wyrazie, jak karuzela, jabłecznik albo okno, piłka, rower. W tych ostatnich przykładach zarazem też pada na pierwszą sylabę w wyrazie, ale liczymy od tyłu, drugą od końca. Ale nie ma tak łatwo. Są też inne typy akcentów, których również używamy w języku polskim. Na przykład na pierwszą sylabę od końca, najczęściej z pochodzenia francuskiego. Na przykład a propos. Nie akcentujemy a propos, tylko a propos. Chociaż istnieją też na trzecią od końca i czwartą od końca, ale i na pierwszą w wyrazie. Nazywamy taki akcent akcentem inicjalnym, ponieważ inicjuje słowo. Żeby lepiej to zobrazować, podam przykład. Kupować. Mamy akcent na sylabę po. Następnie chcemy powiedzieć, że już to zrobiliśmy, czyli kupiliśmy. A teraz do czasu przeszłego dodamy tryb przypuszczający. Kupilibyśmy. No i tak samo będzie z rodzajem żeńskim. Kupiłybyśmy. Podsumowując, w słowie podstawowym kupować akcent był na po. Następnie miejsce akcentu w ogóle się nie zmieniło. Akcent pozostał w tym samym miejscu, a my dodaliśmy końcówkę, która informuje nas o tym, że to jest czas przeszły lub i tryb przypuszczający. Dlatego akcent pozostaje zawsze w tym samym miejscu, jeżeli chcemy zmienić czas. Jednym z takich częstszych słów, które są często mylone, jest matematyka. Pomyślcie sobie, matematyk. Matematyka. Akcent pozostaje w tym samym miejscu. Są też nazwy, które mają specyficzny akcent dla języka polskiego, jak Afryka, Ameryka. Nie Afryka i Ameryka, a tym bardziej nie jak Afryka. Trochę jak Wingardium Leviosa, a nie Leviosa. Super, dzięki Camille. Mam nadzieję, że wszyscy na tym skorzystali. Po angielsku i francusku jest nieco inaczej niż po polsku, bo akcent tutaj nie pada na każde słowo, o czym sobie zaraz dokładniej powiemy. Dodatkowo zarówno francuski i angielski mają iloczas, to znaczy akcentowane sylaby są dłuższe, a w dodatku język angielski ma mocne sylaby akcentowane i zredukowane sylaby nieakcentowane. Dlatego też zacznijmy od angielskiego. Hi gang, long time no see. Tak Abby, my również się cieszymy, że Cię widzimy. Zacznijmy od tego, że po angielsku mamy formy słabe i mocne, bo w języku angielskim nie akcentujemy wszystkich słów, tylko te najważniejsze w zdaniu. Najważniejsze są zazwyczaj słowa leksykalne, czyli na przykład rzeczowniki, zaimki, przymiotniki, czasowniki leksykalne, innymi słowy takie słowa, które użyte są w zdaniu po to, żeby zakomunikować jakąś nową informację. Zazwyczaj nie są akcentowane słowa gramatyczne, czyli takie, które muszą się w zdaniu znaleźć po to, by było ono poprawne gramatycznie. A więc będą to przedimki, przyimki, czasowniki posiłkowe itd. Zamiast nadmiernie komplikować sprawy, zacznijmy od przykładów i spójrzmy na słówko that najpierw w formie mocnej jako zaimek, czyli w wersji niezredukowanej. Which episode is better? This one or that one? The previous one? Really? Why did you say that? Jeżeli to samo słowo będzie pełnić funkcję tylko gramatyczną, czyli będzie użyte jako określnik albo spójnik, to zostanie zredukowane, czyli akcentowana sylaba e zamieni się w taki zredukowany dźwięk który nazywamy szła. W poprzednim filmiku spotkaliśmy ten sam dźwięk, tylko nazwaliśmy go caduc. To był ten neutralny, nieakcentowany dźwięk położony w samym środku buzi. Otwórzmy na moment malutki nawias, że w amerykańskim angielskim sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż w brytyjskim angielskim. Do tego nawiasu wrócimy kiedy indziej. Na razie posłuchajmy, jak Abby realizuje słabe formy. Do you still remember that episode about possessive pronouns? I thought it was cool. Redukcja ta zachodzi nie tylko dla tego słowa, a dla nieakcentowanych sylab w ogóle. Jeszcze raz zestawmy te dwie formy i posłuchajmy innego zestawu zdań. I should have bought that boat. I shouldn't have said that. Mam nadzieję, że usłyszeliśmy, jak formy gramatyczne nie są akcentowane. Skoro wiemy już, które słowa będą akcentowane w zdaniu, to pojawia się tutaj kolejne pytanie. Gdzie ten akcent będzie padał w danym słowie? Język angielski jest językiem germańskim, który wyróżnia rdzenie i inne morfemy. W prostych, krótkich germańskich słowach był jeden rdzeń i to on był akcentowany. Z czasem język angielski obrósł zapożyczeniami i mamy teraz słowa wielosylabowe. Przez to właśnie nie ma jednej prostej zasady jak w języku polskim. Innymi słowy, ucząc się danego słowa musimy nauczyć się nie tylko wymowy, bo ta zupełnie nie odpowiada pisowni, ale i sposobu akcentowania. Dodatkowo sprawy komplikuje fakt, że w dłuższych słowach mogą być dwa akcenty. Główny, primary i poboczny, secondary. Słownik poinformuje nas również i o tym. Na razie posłuchajmy, jak dokładanie morfemów zmienia sposób akcentowania danego słowa. Posłuchajmy Abby. Constitute. Constitution. Constitutionally. Unconstitutionally. Przy wielu sylabach dokładnie słychać tę redukcję do form nieakcentowanych. Właśnie przez to język angielski brzmi dla Polaka tak, jak to zostało ukazane w misiu, to znaczy tak, jakbyśmy mówili jedząc kluski. Akcenty po angielsku są ważne z jeszcze jednego powodu. Zmiana sposobu akcentowania może zmienić kategorię gramatyczną słowa. Na przykład rzeczownik może stać się czasownikiem. Posłuchajmy. Delegate. Delegate. Record. Record. Dlatego też wszyscy kierowcy w Polsce mówią record video, a nie rekord video. Reasumując, po angielsku mamy trzy typy akcentów na słowach leksykalnych. Primary stress, secondary stress i brak, to jest unstressed syllables. Te ostatnie ulegają redukcji do szła albo do innych słabych form. W języku angielskim ten mocny rytm akcentowanych sylab i słabych form zredukowanych pozwala utrzymać rytm jak w perkusji. Dlatego właśnie po angielsku dobrze się śpiewa czy rapuje. Dlatego poprosimy teraz Abby może nie o rapowanie, ale o ładne przeczytanie kilku limeryków, czyli form, które doskonale pokazują redukcję sylab. Limeryki są to luźne formy literackie, często o charakterze ludycznym i ludowym, które mają stałą liczbę akcentów w wersach, a zmienną liczbę sylab. Czytamy je wszystkie w takim samym rytmie, czyli musimy mocniej lub słabiej zredukować wypowiadaną liczbę sylab. Dlatego też jest to genialne narzędzie do nauki angielskiej wymowy. Polecamy serdecznie. There was an old man with a beard who said, "It is just as I feared. Two owls and a hen, four larks and a wren have all built their nests in my beard." There was an old man on a hill who seldom, if ever, stood still. He ran up and down in his grandmother's gown, which adorned that old man on a hill. There once was a man from Nantucket who kept all his cash in a bucket. But his daughter, named Nan, ran away with a man, and as for the bucket, Nan took it. There was a small boy of Quebec, who was buried in snow to his neck, and when they said, "Are you friz?" he replied, "Yes, I is, but we don't call this cold in Quebec." Dzięki Abby możemy zawsze na Ciebie liczyć. Teraz możemy się z czystym sumieniem przyjrzeć językowi francuskiemu. Wiemy, że język francuski również ma słabe formy, np. chemise albo chemise, tylko po pierwsze ten zredukowany dźwięk nazwiemy nie szła, a caduc, i po drugie po francusku nie ma jako takiej redukcji sylab, tak jak po angielsku. Główną różnicą między językiem francuskim i językiem polskim i angielskim razem wziętymi jest to, że w języku francuskim słowa istnieją tylko na papierze. W wymowie bowiem istnieją tzw. grupy rytmiczne, a akcent pada zawsze na ostatnią sylabę w danej grupie rytmicznej, niezależnie od struktury sylaby i liczby sylab w grupie. Samo akcentowanie polega na tym, że ostatnia sylaba grupy jest głośniejsza i dłuższa. Możemy jeszcze dorzucić, że jest nieco niższa, no bo intonacja jest opadająca, ale w tym odcinku nie zajmujemy się prozodią. Na razie zastanówmy się, czym jest grupa rytmiczna. W dużym uproszczeniu grupa rytmiczna, czyli jednostka fonetyczna, odpowiada jednostce semantyczno-syntaktycznej, czyli jednostce znaczeniowo-gramatycznej. Co to jest jednostka syntaktyczna? Na przykład przedimek, rzeczownik i przymiotnik. Le quartier chic. Rzeczownik i dopełnienie. L'appartement de Madeleine. Przyimek, przedimek i rzeczownik. Dans l'obscurité. Podmiot i czasownik. Camille visite. Camille visite l'appartement de Madeleine dans le quartier chic. W jeszcze większym uproszczeniu grupa rytmiczna to najmniejsza sensowna dla człowieka jednostka znaczeniowa składająca się z od 1 do 7 syrab. Nous sommes très fatigués. On va à Paris cette année? Tu racontes n'importe quoi. Tous les chemins mènent à Rome. Zwróćmy uwagę, że ta sama zbitka może być inaczej dzielona na grupy rytmiczne w zależności od kontekstu i znaczenia. Spójrzmy na Madeleine. Madeleine est belle. La sœur de Madeleine est belle. L'araignée de la sœur de Madeleine est belle. La grande araignée de la sœur de la belle Madeleine est terrifiante. Słyszymy, że pierwsze zdanie to jedna grupa rytmiczna, a w ostatnim zdaniu podmiot musi zostać rozbity na więcej niż jedną grupę rytmiczną. Mówiąc bardziej uczenie, nakładają się tutaj elementy fonetyczne, semantyczne i syntaktyczne i powstaje tak zwana jednostka fonosyntaktyczna. Innymi słowy, by umieć prawidłowo przeczytać zdanie, należy poprawnie rozebrać je na części pierwsze i trafnie zidentyfikować elementy składniowe i znaczeniowe. Jeszcze innymi słowy, czytanie po francusku jest sztuką, która wymaga dogłębnego rozumienia zdania. Sztuką, która wymaga praktyki, która przychodzi z czasem. Jeżeli więc na początku nauki nie umiemy przeczytać danego zdania, to teraz rozumiemy, czemu jest to aż tak ciężkie. Zmieńmy jednak szybko temat i przyjrzyjmy się zjawiskom, które zachodzą w obrębie jednej grupy rytmicznej. Zacznijmy od zjawiska już nam znanego, elizji, to znaczy od znikania pewnych dźwięków po to, by mówiło nam się lepiej. Wyróżnijmy dwa typy elizji. Znikanie caduc przed samogłoską i tak zwaną elizję familière, to znaczy wypadanie innych dźwięków w tak zwanej szybkiej mowie. Je aime, j'aime. Le, école, l'école. Tu as vu, t'as vu. Je suis, je suis. A teraz przyjrzyjmy się zjawisku nowemu. Dokładniej mówiąc nowemu teoretycznie, bo na poziomie praktycznym słyszeliśmy je na tym kanale już wielokrotnie. Mowa oczywiście o tak zwanej resylabizacji wewnątrz grup rytmicznych, czyli zmianie struktury sylaby. Po angielsku sprawa jest bardziej skomplikowana, bo tam w niektórych słowach dochodzi nawet do ambisylabiczności. O tym kiedy indziej. Po francusku sprawa jest banalnie prosta. Kiedy wypowiadamy słowa razem, to znaczy zawsze, to ostatnia spółgłoska słowa lubi przyklejać się do samogłoski nowego słowa. Powiemy avec, dwie sylaby, ale z innym słowem avec elle, avec elle. Mówiąc bardziej uczenie, jeżeli mamy sylabę zamkniętą, to wygłos, koda, przyczepi się do nagłosu, onsetu, co spowoduje resylabizację, czyli inny sposób wypowiadania sylab. Wypowiadanie słów razem zmieni strukturę sylab. Metaforycznie mówiąc, to ta druga samogłoska, tak zwany szczyt sylaby, przyciągnie do siebie te dźwięki i stworzy z nimi nową sylabę. To właśnie przez to zjawisko język francuski jest językiem muzycznym i tonalnym, bo dzieje się tak absolutnie wszędzie. Po angielsku podobne zjawisko nazywamy rapid speech phenomenon, a po francusku jest to zwykła mowa, nie szybka. Dzieje się to absolutnie wszędzie. Dodajmy, że po francusku rozróżniamy dwa typy resylabizacji. Enchaînement i liaison. Enchaînement dotyczy dźwięków, które są wypowiadane, a zaczynają być wypowiadane inaczej, czyli przechodzą do innej sylaby. Liaison dotyczy dźwięków, które nie są wypowiadane, a zaczynają być wypowiadane w towarzystwie samogłoski i wypowiadane są w nagłosie drugiej sylaby. Jeśli brzmi to skomplikowanie, to posłuchajmy, jak Ewa doskonale sobie z tym radzi. Avec elle, par excellence, entre amis, grande école. Tutaj wypadałoby wspomnieć o takim zjawisku jak hiatus, czyli rozdźwięk. Język francuski bardzo lubi eufonię, czyli ładne dźwięki, a niestety dwie samogłoski obok siebie dla francuskiego ucha nie brzmią najlepiej. Więc mamy tutaj takie celowe zjawisko substytucji żeńskiej formy przymiotnika, po to właśnie, żeby uniknąć dwóch samogłosek obok siebie. Beau homme, bel homme. A teraz spójrzmy na liaison. Czy pamiętamy wymianę je suis ému, vive ému? To jest właśnie liaison. Na razie poprzestańmy na tym, że istnieją trzy typy liaison. Obowiązkowe, fakultatywne i zakazane, bo każdy z tych typów ma kilka podtypów i sam materiał o liaison wymagałby przynajmniej kwadransa. Ponieważ mam wrażenie, że w tym odcinku zrobiliśmy już całkiem dużo, ograniczmy się do przyjrzenia się temu zjawisku tylko z lotu ptaka. Aux États-Unis, aux États-Unis, aux armes. Les anciens élèves. Je suis allé. Ils ont étudié. Les enfants innocents. C'est absolument faux. Les amis enthousiastes sont allés. Un savant anglais. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a w następnym odcinku przyjrzymy się wymowie spółgłosek. Jeżeli chodzi zaś o gramatykę, to niedługo pojawią się nowe odcinki poświęcone składni. Zapraszamy serdecznie.